Cześć, jestem Klaudia za kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć proporcji. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Proporcje, a dokładniej równania w postaci proporcji wyliczamy ze sobą na krzyż. No i tutaj Wam pokazałam właśnie ten krzyż i jak wygląda zapis proporcji, że wymnażamy sobie albo a razy d, może to być d razy a, bo jak doskonale wiemy, mnożenie jest naprzemienne. I drugi skos, b razy c albo c razy b. Najlepszym protipem jest na to, że zaczynamy sobie od tej strony, gdzie x będzie większy. Dlaczego? Dlatego, żeby nie liczyć na liczbach ujemnych. Koniec wstępu. Przechodzimy od razu do zadań. 3 razy 7 to 21. I w kolejnym kroku dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli na 5. Jak dzielimy, to wskakuje nam to do mianownika. Skrócić się nie da, więc wyciągamy całości. 4 całe i 1 piąta. Teraz w podpunkcie B tutaj mamy niewiadomą, mnożymy na krzyż. 8 razy Y to 8Y. Natomiast 4 razy 3,5 to 14. Znów dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli na 8. Jak dzielimy, to nam ta liczba wskakuje do mianownika. Tym razem da się skrócić, skracamy górę i dół przez 2 i wyciągamy całości. Czyli będziemy mieć tutaj, to oczywiście 4, jedną całą i 3 czwarte. W tym przykładzie już troszeczkę inaczej, ponieważ tą szóstkę będziemy wymnażać cały ten nawias, czyli pierwszy i drugi składnik. No to lecimy. 6 razy 1 to 6. 6 razy t to 6t. A z drugiej strony 5 razy 10 to 50. I tu mamy o jeden krok więcej, ponieważ musimy tą szóstkę przenieść na drugą stronę ze zmianą znaku. 6t. 50 odjąć 6, 6t to 44. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli na 6. Wskakuje nam to w mianownik, ale to już wiemy. Skracamy sobie górę i dół przez 2 i wyciągamy całości. 7 całych i 1 trzecia. No to teraz tutaj podobnie zaczynamy sobie tam, gdzie jest niewiadoma. Z razy 6,5 to 6,5z. Uwaga, tu jest minus, czyli mamy minus 1 razy 6,5, będzie to minus 6,5. A tutaj 1 razy 8 to po prostu 8. Przenosimy liczbę na drugą stronę ze zmianą znaku. 6,5z tutaj zostaje. Ok. Dodajemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Przesuwamy sobie przecinek o jedno miejsce, aby nie mieć tutaj tych połówek. Strasznie duża liczba tutaj jest, więc najpierw wyciągamy sobie całości. A dopiero tutaj dzielimy sobie przez 5.
Tutaj jest niewiadoma, czyli od tego skosu zaczynamy. 2p razy 5 to 10p. Minus 5 razy 5 to minus 25. 3 razy 4 to 12. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Dodajemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Wskakuje nam to w mianownik. I tutaj mamy dwie możliwości. Możemy to sobie zapisać od razu jako 37,7. Albo wyciągamy do ułamka zwykłego, że to 3,7. To już dowolność. OK. No to teraz będziemy wymnażać tutaj. Tu jest niewiadoma, więc zaczynamy od tego skosu. 10 razy 9 to 90. 10 razy minus 3 to minus 30n. A tu mamy 1,5 razy 8 i będzie to 12. Z tej strony zostaje nam cała niewiadoma, czyli łącznie z liczbą i ze znakiem, zatem minus 30n. A 90 przenosimy ze zmiennym znakiem na drugą stronę. Odejmujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Jedna i druga liczba jest ujemna, to oznacza, że nasz wynik będzie dodatni. Dzielimy tu sobie na 3. I znów. Możemy to sobie zapisać jako 2,6 albo 2,6. To wtedy jeszcze musimy to skrócić przez 2 i mamy i 3/5. A co robimy, gdy mamy po skosie i tu x, i tutaj x? No to zaczynamy od tego skosu, gdzie nasz x będzie większy. Zwróćcie uwagę, że tu będzie 2x, a to będzie 3x. Teraz poczynam sobie od tego i mam 3x. No a tutaj wiadomo, wymnażam razy każdy składnik. Czyli mam 2x minus 2. To przenoszę sobie na drugą stronę ze zmianą znaku. Mam od razu x. Teraz tutaj. Po tym skosie mam 4x, a po tym będę mieć 5x. To zaczynam od tego skosu. x przenoszę na drugą stronę ze zmianą znaku, to samo z tą piątką. Nie będzie już dodatnia, tylko ujemna. I znów mam x. Teraz tutaj, po tym skosie będę mieć 10x, a po tym skosie 15x, ale tu jest minus. To znaczy, że to będzie ujemne 15. Zaczynam sobie od tego skosu. Oczywiście, od której strony sobie zaczniecie, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Wynik wyjdzie Wam dokładnie ten sam. Tylko pokazuję Wam najprostszą drogę. I teraz tutaj 6 odjąć 15x. Z tej strony zostaje 10x. Tu zmieniam znak na przeciwny, będzie dodatnie 15x. Z tej strony została mi 6. To tutaj plus 5. I mam 25x równa się 11. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. To, na co dzielimy, wskakuje nam w mianownik, czyli pod kreskę. Pod punkt D. Tutaj będziemy po tym skosie mieć dodatniego x, bo tu będzie ujemny. Więc zaczynamy odtąd. 6x plus 3. No i tutaj 2 minus 4x, zamiana stron. Tutaj dodajemy, a tutaj odejmujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i mamy wynik. OK, no to tutaj
z tej strony jest większy x, i teraz tutaj będziemy mieć 15. Ok. Wymieniamy stronami. Tutaj łącznie te minus 2, bo to nam zostaje ze znakiem. Dzielimy sobie na liczbę przy niewiadomej. Przesuwamy sobie przecinek o jedno miejsce w prawo, aby pozbyć się tutaj przecinka. I mamy 130 na 52. Skróćmy sobie to na pół. Ok. Wyciągnijmy sobie teraz całości. Będzie 2 całe i 13/26. I tutaj mamy 2 całe i 1/2. Ok. No to teraz tutaj będziemy mieć 4x kwadrat. Ok. Tutaj będzie dodatnie 4x kwadrat, to od tego sobie zacznijmy. Przepraszam, 2x kwadrat. I tutaj minus x. I mamy tutaj 8. Dodać 2x kwadrat. Tutaj akurat zaczęłam nie od tej strony, bo nasza niewiadoma jest ujemna, ale tak jak mówiłam wcześniej, jest to nieważne jak, od której strony zaczniemy, wynik wyjdzie nam tak czy siak ten sam. I zwróćcie uwagę, że z tej i z tej strony mamy to samo, więc jak my to przeniesiemy na drugą stronę, to nam się to odejmie, czyli wyzeruje. Zatem możemy sobie to skrócić już na tym etapie i mamy minus x równa się 8. Nasza niewiadoma nie może być ujemna, więc zamieniamy znaki na przeciwne. Z minus x robimy x, a z 8 minus 8. Po tym skosie będziemy mieć 4x, tu jest 3 razy 2, czyli 6x, zatem zaczynamy sobie od tego skosu. I tutaj 4 razy x to 4x, no i minus 2 razy 4 to minus 8. Wymieniamy stronami, zamieniamy znaki. Odejmujemy. Tutaj też. Ok. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej, jak dzielimy, to wskakuje nam to w mianownik, czyli pod kreskę. Skrócić się nie da, zatem wyciągamy całości. 5 i 1/2. Albo 5,5, w zależności jak to sobie tutaj podzieliliście. Ok, tu będziemy mieć 9x, tu jest 4x, to zaczynamy sobie tam, gdzie jest 9x. Przenosimy, zamieniamy znaki. Tu uwaga, tu zostaje nam z tej strony całe minus 4, bo bierzemy to łącznie ze znakiem. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. A tutaj będzie liczba całkowita, bo minus 10 na 5 to minus 2. To teraz podpunkt D i zwróćcie uwagę na to, że po prawej stronie mamy ułamki dziesiętne. Nie będziemy się oczywiście bawić z tymi ułamkami, przesuniemy sobie tutaj przecinki o jedno miejsce, czyli całe to przepisujemy. A tutaj przesuwamy o jedno miejsce w prawo. Zatem tu mamy 23, a tutaj mamy 12. Ok, czyli tutaj będziemy mieć 23x, a tu mamy 6 razy 12. No tutaj ten nasz x jest znacznie większy. 6 razy 12 to 72.
x, no i minus 1 razy 12 to minus 12. Tutaj natomiast mamy 23x plus 23. Zamieniamy stronami, wymieniamy znaki na przeciwne. Odejmujemy, dodajemy, no i dzielimy. To, na co dzielimy, wskakuje nam w mianownik, ale to już wiecie. I tutaj ten ułamek, który nam powstał, jesteśmy w stanie skrócić sobie przez 7. 35 na 7 to 5, a 49 na 7 to 7. I tak to sobie zostawiamy. Teraz tutaj, jak wymnożymy sobie, zwróćcie uwagę, że tu jest minus x i minus 6, czyli będzie to dodatnie. I tutaj też jest 6. Dziwny przykład. Coś nam się tutaj pewnie poskraca. No to zobaczymy. Lecimy sobie po kolei. Może tutaj mamy 6x kwadrat i minus 2x. Minus x razy 1 to jest minus x, natomiast tu będzie plus 6x kwadrat. Z jednej i z drugiej strony mamy dokładnie to samo. To oznacza, że jakbyśmy tutaj zamienili to stronami, to to będzie ujemne i to się od siebie odejmie, wynik będzie 0. Czyli możemy sobie to po prostu skrócić. I mamy takie cudo. Minus 2x równa się minus x. No to przenosimy tego x'a na lewo ze zmienionym znakiem. I co tutaj? No nie zostało nam nic, a nic w matematyce to 0. Tutaj będziemy mieć minus x z tego, tu dalej 0. Nasza niewiadoma nie może być ujemna, zamieniamy znaki na przeciwne. Czyli z x'a, minus x'a robimy x, a tu no z 0 nie zrobimy minus 0. Wciąż jest 0. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.